jesień 1945 roku rozpoczął się ostatni rok wojny. Z zachodu i wschodu alianci szli na Berlin. W nocy z 27 na 28 stycznia, przebywający na kwaterze w Maksymilianowie, dowódca 1 Armii Wojska Polskiego, generał dywizji Stanisław Popławski, otrzymał od dowódcy 1 Frontu Białoruskiego, marszałka Georgija Żukowa, rozkaz rozpoczęcia natarcia i dojścia do 6 lutego do Odry. W ciągu 9 dni armia miała przejść ponad 250 km. Napotkane rubieże obronne miały być pokonywane z marszu. Popławski mówił po latach, że dyrektywa nie określała jednak położenia nieprzyjaciela. Nie dokonano oceny sił niemieckich, dodawał. Wydaje się to dziwne, zważywszy na fakt, że liczące ponad 230 km umocnienia Pommernstellung, czyli wału pomorskiego, powstały już w latach 30. w pobliżu ówczesnej granicy z Polską, a umocnione zostały pod koniec wojny. Nie trudno było przewidzieć, że Niemcy będą się tu zaciekle bronić. Ze względu na oderwanie od zaopatrzenia, polskim oddziałom brakowało amunicji i paliwa. Z tyłu zostały czołgi i artyleria. To piechota wzięła na siebie ciężar planowanej bitwy. Jak się już wkrótce okazało, jednej z najkrwawszych batalii stoczonych przez Wojsko Polskie podczas II wojny światowej. Popławski uformował armię w dwie kolumny marszowe. Ruszyli na zachód. Dochodząca do minus 20 stopni Celsjusza temperatura opóźniała marsz. Niemcy chcieli za wszelką cenę utrzymać Pommernstellung do 15 lutego. Po ciężkich walkach 9 lutego główna pozycja wału pomorskiego została przełamana. 17 lutego 1945 roku z niemieckiego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych do grupy Armii Wisła z rozkazu Hitlera wysłano tajny dalekopis. Zameldować, jak mogło nastąpić przełamanie dobrze rozbudowanego Pommernstellung. Wkrótce Niemcy mieli stracić także bazę morską w Kołobrzegu. Zimą 1945 roku niektóre sowieckie dywizje przechodzą jak burza prawie 500 km, ale wtedy pojawia się znany w historii wojskowości problem. Na północy tworzy się potężny niemiecki nawis, który niczym pięść zagraża tym oddziałom, które prą na Berlin. Nie ma innego wyjścia, trzeba uderzyć. Do ataku idą Polacy. Witam serdecznie naszych gości, a są nimi profesor Czesław Grzelak. Pułkownik profesor Juliusz Tym z Akademii Obrony Narodowej i profesor Tadeusz Panecki z Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku. Panie profesorze, dlaczego Sowieci tak błyskawicznie chcą przeć na zachód? No wszystko działo się na rozkaz Stalina. Stalin wyraźnie dał rozkaz dowódcy 1 Frontu Białoruskiego i dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego, czyli Koniewowi z Frontu Ukraińskiego i Żukowowi, marszałkowi z Frontu Białoruskiego, że ich głównym celem jest zdobycie Berlina. Wtedy, kiedy ruszało uderzenie, czyli operacja wiślańsko-odrzańska. No i w tym kierunku oni działali. I rzeczywiście główne natarcie, szczególnie 1 Frontu Białoruskiego, który liczył blisko 1 200 000 żołnierzy, doszło pod koniec stycznia do Odry i uchwyciło przyczółek pod Kostrzynią. Także już mieli bazę wypadową do Berlina i Żukow cały czas sądził. Jeszcze 28, wtedy kiedy były planowane tutaj działania 1 Armii Wojskowej, 28 stycznia, jeszcze myślał, że wyprowadzi uderzenie z przyczółka Kostrzyńskiego na Berlin i planował to obejście od północy i północnego zachodu, a koniec miał zająć Berlin od południowego zachodu również. Ale tu była jeszcze właśnie jedna rzecz, że w tym czasie niemieckie dowództwo zorientowało się, skąd może przyjść największe uderzenie i możliwość utraty Berlina, więc utworzyło grupę Armii Wisła, w której wchodziły trzy armie, która usytuowana była na Pomorzu Zachodnim i miała uderzyć w skrzydło frontu białoruskiego. I dlatego między innymi do walki została skierowana pierwsza armia Wojska Polskiego generała Popławskiego. Jakie były kalkulacje Niemców, a jakie kalkulacje Sowietów? Ja myślę, że mówiąc o kalkulacjach, warto tutaj kilka słów powiedzieć o sytuacji polityczno-militarnej wtedy na tutaj tym
tym głównym odcinku frontu, ale nie tylko. Przypomnijmy, że cofając się troszeczkę, w połowie grudnia na froncie zachodnim rozpoczęła się wielka kontrofensywa niemiecka, ofensywa feldmarszałka Rundstedta w Ardenach. Alianci zachodni stanęli w pewnym kłopocie, prawda? Zwrócili się z prośbą do Stalina o przyspieszenie ofensywy. Ofensywa początkowo planowana na drugą dekadę stycznia rozpoczęła się 12, o której tutaj wspominał pan profesor Grzelak. Role w zasadzie, jeśli idzie o wyścig do Berlina czy do Niemiec, zostały już podzielone. To stało się w Teheranie. Było wiadomo, że Berlin znajdzie się w strefie operacyjnej Armii Czerwonej, ale mimo wszystko Stalin nalegał tutaj, aby czynem potwierdzić te plany, te zamiary. Oczywiście nie chodziło o uprzedzenie zachodnich aliantów, ale o udokumentowanie, że Armia Czerwona pierwsza wejdzie do Berlina. To był przecież cel strategiczny operacji wiślańsko-odrzańskiej. Niemcy w sytuacji, kiedy już jesteśmy w końcu stycznia, mamy do czynienia z tym ogromnym nawisem pomorskim. Tam spływają siły, pamiętajmy, również z Kurlandii, z całego Pomorza Wschodniego. Zasilane są te jednostki niemieckie tymi przypływającymi do portu w Kołobrzegu i innych jednostek niemieckich. Dla Żukowa, przypomnę, faworyta Stalina. No, Żukow był pośród marszałków i generałów tym najlepszym, prawda? I tym przeznaczonym do zdobywania tego lauru, jeśli chodzi o Berlin. Dla Żukowa był to właśnie problem prawego skrzydła i obawy o swoje prawe skrzydło frontu. I dlaczego Żukow, panie pułkowniku, stawia na Polaków? Bo już nie miał na kogo postawić. Jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania odwodu naczelnego dowództwa, one już były wyczerpane. Tak naprawdę można było tylko liczyć na te odwody, które były w zasięgu poszczególnych związków operacyjnych. W przypadku pierwszego frontu białoruskiego jednym z odwodów, którym dysponował marszałek Żukow, była pierwsza armia Wojska Polskiego. W związku z tym ona wreszcie musiała być użyta w pełnym zakresie. Jeżeli chodzi o wcześniejsze użycie, to było użycie poszczególnych dywizji, brygad. Powiedzmy, że ta operacja, która była prowadzona w rejonie Warszawy, to był pierwszy taki bojowy przykład użycia całości tego związku operacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania go w takim samym rozmachu operacyjnym jak innych armii wchodzących w skład pierwszego frontu białoruskiego, wówczas nadarzyła się okazja. To był jeden z dostępnych odwodów. W związku z tym Żukow podjął decyzję, aby użyć właśnie tę armię na prawym skrzydle, bo nie miał tam kogo użyć. Poza tą armią mamy do czynienia z użyciem na tym kierunku korpusów Armii Czerwonej, a nie związków operacyjnych w postaci armii. A jak, panie pułkowniku, oceniać zdolność bojową pierwszej armii Wojska Polskiego pod względem wyszkolenia, pod względem uzbrojenia? Jeżeli chodzi o ten poziom wyszkolenia, uzbrojenie i wyposażenie w porównaniu do przeciwnika, to myślę, że tutaj ta ocena, że co najmniej dobre, jest wystarczającą. A jak pańska ocena wypada, panie profesorze, biorąc pod uwagę trzy czynniki może? Uzbrojenie, wyszkolenie, morale. No tak, ja tutaj zgadzałbym się z kolegą, który moim przedmówcą mówił o tym, że ono nie było złe, to wyszkolenie. Rzeczywiście żołnierz właściwie był już w boju zaprawiony poszczególnymi walkami na terenie Polski, ale trzeba pamiętać, że po walkach o Warszawę, szczególnie tych stoczonych, nieudanych, że tak powiem, przeprawach we wrześniu na lewy brzeg Wisły, były bardzo duże straty. I to uzupełnienie, które przyszło do pierwszej armii Wojska Polskiego, niestety nie było zbyt dobrze przygotowane do walk. Bo my pamiętajmy, że ci żołnierze, którzy bezpośrednio byli wcielani do armii poprzez pułki zapasowe, w tych pułkach zapasowych w zasadzie się nie szkolili, tylko przygotowywali sobie kwatery na zimę, prawda? Myśleli, że to dłużej potrwa. Niekiedy były przypadki takie, o czym pisze między innymi w swojej relacji dowódca 8. Pułku Piechoty, pułkownik Grzegorz Samar, że żołnierz nie wiedział, jak się strzela z karabinu, jak ten karabin należy przymierzyć, żeby wycelować do wroga i tak dalej. I straty wśród tych żołnierzy
niewyszkolonych zawsze w boju są największe i zawsze w pierwszym rzędzie giną ci nieostrzelani żołnierze. Natomiast jeżeli chodzi o samo użycie pierwszej armii na prawym skrzydle frontu białoruskiego, no to należy pamiętać o jednej rzeczy i to chyba trzeba podkreślić, że ta armia miała Warszawę zdobywać dłuższy okres czasu. To nie było to zajęcie, bo to właściwie ona tylko zajęła, bo Niemcy się wycofali z Warszawy. Dlatego większość szpitali i większość baz zaopatrzeniowych tej armii polskiej było poza, po prawej stronie Wisły. Posty zostały zniszczone. I ta armia, gdy otrzymała rozkaz przemieszczać się w kierunku na Bydgoszcz przez Sochaczew, to przesuwała się, że tak powiem, no, własnymi siłami, czyli własnym paliwem, które miała w swojej bazie ruchomej, ale nie tej z tyłu. Te składy pozostały. I otrzymała diablo trudne zadanie, czyli przełamywanie wału pomorskiego. Czym był wał, panie profesorze? Wał pomorski to, no właśnie, w terminologii niemieckiej pozycja pomorska, czy umocnienia pomorskie, w naszej terminologii wał pomorski, zespół umocnień, którego historia sięga końca lat 20., początku lat 30., kiedy Niemcy jeszcze za czasów Republiki Weimarskiej z ograniczonymi możliwościami, ograniczonymi traktatowymi, postanowili wybudować pas umocnień w obawie przed polskim natarciem. Potem pamiętajmy, jeszcze podźwiękują reperkusje wojny prewencyjnej, prawda, nasze rozmowy z aliantami, z Francuzami, z Zachodem i tak dalej. Kiedy Hitler dochodzi do władzy, no szczególnie jest uczulony na te ewentualne polskie działania, stąd też wał pomorski budowany był z ogromną pieczołowitością i razem z umocnieniami odrzańskimi i międzyrzeckim rejonem umocnionym stanowił główną zaporę w kierunku na Berlin, prawda, i na północy Niemcy. Jak geograficznie przebiegał ten wał? Geograficznie to właściwie możemy mówić od Słupska na północy, poprzez Szczecinek, Wałcz, dochodzimy do Człuchów, dochodzimy do Mirosławca i dalej łączy się z międzyrzeckim rejonem umocnionym. Jak podają specjaliści, to przede wszystkim te umocnienia były znakomicie wkomponowane w teren. Zważymy, że tam są kompleksy leśne, tam są jeziora, tam są rzeki, kanały, różnego rodzaju naturalne przeszkody i 900 bunkrów, bo tyle zdaje się na całym obszarze tych wału pomorskiego. To nie różnych, to były nie tylko żelbetonowe. Ale były i bunkry, które miały strop dochodzący do 2 metrów. Niektóre były kilkupoziomowe. Tak. Niektóre były w stanie pomieścić kilkudziesięciu żołnierzy. Te bunkry połączone były odpowiednimi transzejami, przejściem do następnych. No to przeszkoda naprawdę trudna do pokonania i Popławski, kiedy otrzymywał rozkaz od Żukowa, nie miał tej świadomości, gdzie mu przyjdzie walczyć, w jakich warunkach. I to jest, panie pułkowniku, przerażające. Skąd wynikał brak wiedzy, brak rozpoznania, gdzie jest przeciwnik? Czy to była cyniczna, szalona decyzja Żukowa, czy też nie było po prostu innego wyjścia? Trzeba było natychmiast uderzać na tym kierunku. Pod ręką była pierwsza armia Wojska Polskiego. Gdyby była inna armia, armia sowiecka, Żukow też by się nie wahał? Pewnie by się nie wahał. Taki miał charakter. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o wał pomorski, o kwestię informacji, trzeba podkreślić to, że pozycja pomorska w terminologii niemieckiej była traktowana jako fortyfikacja polowa wzmocniona. Informacje na temat wału pomorskiego już przed wojną bardzo szczegółowe posiadał polski wywiad. Ekspozytura numer 3 w Bydgoszczy, oddziału 2 Sztabu Głównego, cały czas prowadziła systematyczne rozpoznanie tego systemu fortyfikacji. No tylko wiadomo, że jakby ustalenia oddziału 2 Sztabu Głównego Wojska Polskiego nie przekładały się na informacje, jakimi dysponowała Armia Czerwona. Tutaj mamy do czynienia z prowadzeniem natarcia z marszu. A więc Popławski nie posiada żadnych informacji na temat tego systemu fortyfikacyjnego, na temat jego obsady. Te informacje mogą zdobyć jedynie elementy rozpoznawcze wysłane bezpośrednio przed wojskami. Ale nie ma na to najczęściej czasu. Te informacje są zdobywane w trakcie walk.
Czasem wygląda to w ten sposób, że kompania rozpoznawcza działa na innym kierunku, a w tym czasie na zupełnie innym kierunku taktycznym już mamy natarcie na stanowiska obronne przeciwnika. W zeszłym roku, panowie, mówiliśmy bardzo wiele o Monte Cassino. Wiadomo, 70. rocznica walk. Może pokusimy się o takie porównanie. Dla nas symbolem tej przelanej polskiej krwi podczas II wojny światowej stało się właśnie Monte Cassino. Straty na Wale Pomorskim dużo straszniejsze, jeżeli chodzi o zabitych, kształtujące się gdzieś na poziomie 3-1. Jak wypada porównanie tych bitew? No przede wszystkim to mówimy o zupełnie innym obszarze, na którym działał drugi korpus i pierwsza armia Wojska Polskiego. Zdobywanie klasztoru, tej umocnionej pozycji, to właściwie było no, działanie dla całego korpusu, ale na tym praktycznie kończy się cała operacja. Natomiast działania na Wale Pomorskim to jest no, zestaw prawda, działań wojennych, bitew, potyczek prowadzonych również w bardzo trudnych warunkach, w rozciągniętym terenie, w terenie bardzo umocnionym. No, porównanie strat tutaj ma się nijak praktycznie. Dokładnie pod Monte Cassino z korpusu ginie 923 żołnierzy. Na Wale Pomorskim ginie... Właściwie mamy do dzisiaj problem. Ilu? Około 3300-3400. No więc, tak, czy w tej pierwszej fazie, kiedy mamy do czynienia z przełamaniem, to jest do 4000, to jest 1780 zabitych. Tak, zabitych. Ta pierwsza faza to jest od 21 stycznia do 10 lutego. Tak, siły użyte do obu operacji, no może drugi korpus liczył mniej, po 50-60 tysięcy, tutaj mamy 70, no różnica była nie aż tak duża, natomiast kwestia wyposażenia, zaopatrzenia i możliwości działania. Tak, to było zupełnie troszkę tak. Inaczej, bo weźmy pod uwagę, że pierwsza armia Wojska Polskiego nie była przygotowana do przebazowania się na tak długą trasę, żeby dołączyć do wojsk pierwszego frontu białoruskiego za Bydgoszczą. Do linii, gdzie miało nastąpić wejście do walki, prawda, to doszła tylko piechota. Ten piechur ile mógł unieść tej amunicji? Tylko, prawda, no, na kilka godzin walki i to wszystko. A biorąc pod uwagę, że warunki atmosferyczne były bardzo ciężkie, w nocy mróz do 18-20 stopni, w dzień zamieje, zamiecie śnieżne i tak dalej. Więc, a jeszcze jedno weźmy pod uwagę, proszę państwa. Dywizja niby etatowo liczyła około 12 tysięcy ludzi, ale nigdy nie była, że tak powiem, w pełni składzie. Mówi się, że miała w granicach 8-9 tysięcy, ale podstawową jednostką taktyczną był batalion, bo on właściwie, to co było w batalionie, wchodziło do walki. W dywizji tych batalionów było 9. Każdy miał etatowo gdzieś tam około 450-480 ludzi, ale faktycznie przy wejściu do bitwy o Wał Pomorski liczył około 350, jak to się mówiło, bagnetów. Weźmy, że było 5 dywizji w armii i w każdej dywizji było 9 batalionów. Więc dywizja mogła liczyć tylko 3300 żołnierzy, piechoty, które mogło wejść do walki. Nic więcej. Panie pułkowniku, a dlaczego Niemcy bili się tak zaciekle? Przecież nasi widzowie mogą sobie postawić pytanie. W styczniu 45 roku, w lutym 45 roku już wiadomo, że wojna jest przegrana. To my wiemy dzisiaj. Natomiast, jeżeli popatrzymy, jak było indoktrynowane społeczeństwo niemieckie w tamtym okresie, nie sądzę, że takie były powszechne odczucia. A do tego, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że III Rzesza to jest system totalitarny, gdzie nie można było myśleć inaczej, niż życzył sobie tego Hitler i Goebbels, i groziły za to określone sankcje, z karą śmierci włącznie, wydaje się, że ta ostatnia kara była najczęściej stosowana jako odstraszający przykład, to nie można takiej tezy postawić. Poza tym proszę pamiętać o tym, że to jest dla Niemców wojna o ich ojczyznę. W trakcie tego marszu pierwsza armia Wojska Polskiego przekracza granicę polsko-niemiecką. Wałcz nazywa się wtedy Deutschkrone. Już bronimy własnej ziemi. Tak. To, co było mylnie w historiografii polskiej, jeszcze w połowie lat 80. określane jako pas przesłaniania Wału Pomorskiego, tak naprawdę to wcale nie był żaden pas przesłaniania, bo takiego czegoś po prostu nie stworzono. Natomiast mniej więcej na linii granicy, w odległości 20-30 km od pozycji głównej Wału Pomorskiego, bronią się bataliony Volkssturmu, a poza tym wchodzi tam 15. Łotewska Dywizja Waffen-SS,
która właśnie swoimi działaniami stwarza pozory, że być może jest to pas przesłaniania. Skąd były te bataliony Volkssturmu? Oni bronią swojej ojczyzny. To jest ich heimat. Oni bronią swoich domów. Tak, warto tutaj jeszcze dodać... Jeszcze, jeżeli mogę, panie profesorze, trzeba jeszcze dodać jedną rzecz. W tym czasie trwa ewakuacja ludności, która została zarządzona za późno. I ci żołnierze w tych batalionów Volkssturmu mają świadomość tego, że im dłuższy będzie ich opór, tym większe szanse mają ich rodziny uciec przed Armią Czerwoną. Tak, mówiąc o tej determinacji niemieckiej, o tej walce do ostatniego żołnierza, o nieoddaniu żadnej pięci ziemi, prawda, i tak dalej, to jest efekt i propagandy, i systemu totalitarnego, wszystko razem, ale myślę, że warto tu również pamiętać o tym, że w składzie sił niemieckich znajdowały się, wspominał pan tu również, formacje cudzoziemskie, które z ogromną determinacją, wcale nie gorszą, walczyły, tak jak jednostki rodzime niemieckie, wymieniana tutaj 15. Łotewska Dywizja Waffen-SS, dywizja, która ma tutaj pewien polski kontekst, bo żołnierze tej dywizji obwinia się o zbrodnię popełnioną na żołnierzach pierwszej dywizji w Podgajach, choć nie do końca, bo powiedzmy, jest też element formacji holenderskiej, pułk Seyfarta, i nie wiadomo do dzisiaj, czy to holenderscy faszyści, czy łotewscy faszyści dokonali tej zbrodni. Właśnie, panie profesorze, to w ogóle bitwa o Wał Pomorski, kiedyś o tym mówiono wiele, teraz mówi się o tym rzadko. Natomiast ta zbrodnia popełniona przez Niemców, albo też ich aliantów, była przerażająca. Powiedzmy widzom, na czym to polegało. To było spalenie żywcem wziętych do niewoli, w zasadce zresztą, w pułapce polskich żołnierzy, spalenie ich żywcem w stodole. No to nie do końca. Mamy różne relacje. Różne relacje i do końca nie wiemy, panie profesorze, zginęli ci żołnierze. Tak mnie jeszcze uczono w szkole. Oczywiście, w szkole średniej czy w szkole podstawowej też mnie tak uczono, że to właśnie Niemcy pojmanych tych 32 żołnierzy z 3. Pułku Piechoty 1. Dywizji skrępowali drutem kolczastym, łańcuchami, nie wiadomo czym jeszcze, i zostawili ich w stodole. I że potem tą stodołę podczas wycofywania się podpalono. Nie jest to udowodnione i chyba nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, bowiem są również relacje do byłych żołnierzy 1. Dywizji. One nawet są w Wojskowym Biurze Badań Historycznych jeszcze o tej pory, gdzie tam zmiankują niektórzy, że ta stodoła mogła się zająć od ognia własnej artylerii. No weźmy pod uwagę, że Podgaje zostały zdobyte 31, więc polskiej artylerii tego typowej, prawda, dywizyjnej czy tam ciężkiej nie było, bo ona została z tyłu, ona nie wzięła w tym okresie udziału w walce. Ale były moździerze. I taką stodołę to pierwszy lepszy pocisk młodzieża mógł podpalić. Tym bardziej to była stodoła, nie murowany jakiś budynek, więc to jest całkiem możliwe. Ale my nigdy nie mamy potwierdzenia. Tak, jak mówię, w szkole uczyłem się jeszcze, że tamta wersja o tej zbrodni to fakty potwierdzone i pewne. Nie. Wspominamy tu wielokrotnie siłą rzeczy o generale Popławskim. To jest postać, którą dziś kojarzy się głównie z haniebną kartą, czyli z pacyfikacją Poznania w 1956 roku. Ale panie pułkowniku, wtedy, zimą 1945 roku, to był dowódca, który się sprawdził w dowodzeniu? Trudne pytanie. Tak naprawdę trzeba by jeszcze raz dokonać rekonstrukcji całego systemu dowodzenia, jaki wówczas obowiązywał w pierwszej Armii Wojska Polskiego, zapoznać się z setkami dokumentów. To był z pewnością dowódca, który się sprawdził w Armii Czerwonej. Pamiętajmy, że to jest dowódca dywizji, która zapisała chwalebną kartę w czasie obrony Moskwy. Dzięki temu ona awansuje, jest dowódcą korpusu i ze stanowiska dowódcy korpusu, który też nie byle jakiego korpusu, bo właśnie korpusu, który jakby wyróżniał się na tle innych wyższych związków taktycznych w Armii Czerwonej, zostaje awansowany na kolejne stanowisko służbowe, wyższe stanowisko dowódcy armii, tym razem Armii Polskiej, która wchodzi w skład pierwszego frontu białoruskiego. Trudno tutaj dokładnie powiedzieć, jaki był jego styl dowodzenia, jaki system dowodzenia obowiązywał. Generalnie rzecz ujmując, pierwsza Armia Wojska Polskiego wykonała zadanie.
To zgoda. To się liczyło dla Stalina. To zgoda. Natomiast na pytanie, czy się sprawdził, czy sprawdzili się poszczególni dowódcy dywizji, prawda, i tak dalej, wszyscy przypomnijmy, czy pamiętajmy, że to byli oficerowie Armii Czerwonej, delegowani do Wojska Polskiego. Z czego wynikały nawet problemy komunikacyjne w trakcie walki. Kwestia dowodzenia, prawda, i tak dalej. Więc na pytanie, czy się sprawdził, to ja bym odpowiedział w ten sposób. Jeśli byśmy wzięli standardy Armii Czerwonej, filozofię prowadzenia wojny przez Armię Czerwoną, to się sprawdził. Bo zadanie wykonał. W sytuacji, kiedy nie liczymy się z ludźmi, nie liczymy się ze stratami, zadanie do wykonania brzmi następująco, zadanie wykonane. Jeśli weźmiemy ten problem i będziemy go rozważać z naszego polskiego czy zachodnioeuropejskiego punktu widzenia, to się nie sprawdził. Bo straty były zbyt duże jak na tego typu działania. Oczywiście uwzględnijmy teren, warunki, wszystko razem. Ale to było kosztem ogromnych strat, które na pewno przy innej filozofii wojny i prowadzenia działań wojennych byłyby mniejsze. Panie profesorze, podobnie by pan ocenił późniejszą operację Kołobrzeską? Tak, ja bym podobnie ocenił, co koledzy, tylko bo trzeba powiedzieć, mentalność tych oficerów z Armii Czerwonej. Przecież dla nich było tak, od najwyższego szczebla aż do najniższego, to było w period. I nieważne było kim, czym, jak i gdzie, czy kiedy. Period do tej godziny tego dnia ma zająć tą pozycję i tyle. I z tym to się wiązało całe rozkazodawstwo z Armii Czerwonej. Jeżeli wprowadzone zostały wojska do walki, musiały walczyć. Nieważne z jakimi stratami. W kolejnym miesiącu walki o Kołobrzeg, można powiedzieć, sytuacja nieco analogiczna. Znowu bardzo ciężkie straty, których można było uniknąć. Panie profesorze, panie pułkowniku. Nie można było uniknąć, ponieważ, tak jak tutaj wspomniał pan profesor, to była inna filozofia prowadzenia działań wojennych. Gdybyśmy mieli przyjąć taką filozofię, jaką wyznawał marszałek Montgomery, czy generał, nawet generał Patton, to mówilibyśmy o przełamaniu wału pomorskiego nie w lutym, tylko pewnie miesiąc później. No tak. Przecież marszałek Żukow wprowadził swojego podwładnego w błąd. Generała Popławskiego, dowódcy armii. Zgadza się. Kiedy w rozkazie mu napisał, że przeciwnik jest słaby, że broni się na słabo ufortyfikowanych rubieżach. Przepraszam, to była nieprawda. Tak. Marszałek Żukow o tym doskonale wiedział. I szafowanie tym ludzkim życiem zaczynało się już na etapie formułowania rozkazu. To nie miało żadnego znaczenia, ilu zginie żołnierzy, efekt czy cel miał być zrealizowany. No zgadza się, przecież pokonanie 250 kilometrów w ciągu 9 dni to 27 kilometrów dziennie. To było nierealne, nawet gdyby się nie walczyło, to było nierealne. To w warunkach ciężkiej zimy. W warunkach ciężkiej zimy, warunkach braku paliwa i tak dalej. Przecież dopiero na dobrą sprawę, dopiero 2 lutego zaczęło napływać paliwo, zaczęła napływać amunicja, kiedy te żołnierze czasem mieli granaty, czasem nie. Czasem mieli łódkę nabojów do karabinu, czasem nie. Panie profesorze, szukali gdzieś. Ale przechodząc do Kołobrzegu, to są dwie różne operacje, ale w świadomości one się na ogół łączą. Mówimy wał pomorski, a potem w marcu operacja Kołobrzeska. W obu przypadkach, uwzględniając te wszystkie czynniki, o których panowie mówili, jedno chyba nie ulega wątpliwości. Żołnierz polski, ten żołnierz, który bił się na pierwszej linii, wykazał się niezwykłym męstwem. To się zgadza. Tego nie możemy ująć żołnierzowi polskiemu absolutnie. Ale weźmy jeszcze jedno pod uwagę, bo walki na Wale Pomorskim, a walki o Kołobrzeg to jest zupełnie inna specyfika walk, prawda? To jest rejon zurbanizowany. Pierwsza i druga dywizja, a szczególnie pierwsza, która miała jakieś takie pojęcie o walkach, bo zdobywała Pragę warszawską, poszła na kierunek na Kamień Pomorski i Dziwnów. Druga też. Tu została trzecia, czwarta i piąta, czyli trzy dywizje tylko zdobywały, trzecia, czwarta i szósta, przepraszam. Trzy dywizje, które zdobywały Kołobrzeg. Ja muszę powiedzieć, bo kiedyś zajmowałem się właśnie szkoleniem, analizowałem programy szkoleniowe wojsk na froncie, więc tam do walk na Pomorzu w ogóle nie prowadzono żadnych, powtarzam, żadnych szkoleń związanych z walką w rejonach zurbanizowanych. Dopiero po pierwszych dniach ataku, kiedy te ataki niemieckie, polskie na Kołobrzeg były przez Niemców odpierane, dopiero zaczęto organizować te tak zwane grupy szturmowe.
I warto jeszcze podkreślić, mówiąc zastanawiałem się nad miarą sprawności polskiego żołnierza, jego skuteczności, tam w tych ogromnie trudnych warunkach, warto pamiętać o czymś następującym. Mianowicie pierwsze dni, kiedy rozpoczęły się walki, pierwsze dni lutego, przeciwnik nie był do końca zorientowany, z kim walczy. 15. Łotewska Dywizja przez pierwsze dni nie miała świadomości, że przeciwnikiem są Polacy. Traktowali tego przeciwnika, czyli tych Polaków, z taką samą determinacją, z takim samym szacunkiem, jak żołnierze Armii Czerwonej. To był najlepszy sprawdzian, że Polacy w niczym nie ustępowali, jeśli idzie o ofiarność, prowadzenie działań wojennych, wytrwałość w boju swemu sojusznikowi z Armii Czerwonej. I to jest, panie profesorze, ocena, ale tak. I doskonała puenta do naszej rozmowy. Bardzo panom dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.